Słuchajcie, sami przyznacie, że powoli przychodzi nam bardzo fajna pogoda, że zaczyna wychodzić słoneczko, jest naprawdę ciepło, wręcz momentalnie gorąco. W tym momencie jest bardzo, o, patrzcie, jakie ostre słońce. I chcę z wami się podzielić moją luźną myślą właśnie też na temat słońca. Bo teraz nagrywając ten materiał mamy połowę kwietnia i dużo osób tatuuje się w różnych porach roku. Ja znowu jestem tym człowiekiem, który tatuuje się, powiedzmy, maksymalnie do połowy maja, bo wolę latem się opalać. Ja na przykład, nie wiem, pamiętam, kiedy to było, w 2008 się ostatni raz tatuowałem, najpóźniej w czerwcu i to była dla mnie udręka, bo no nie mogłem się zbytnio opalać ani kąpać w wodach otwartych, a po to jednak trzeba ten miesiąc, półtorej no, wytrzymać bez takich dzikich wód, bez żadnych takich fajnych akcji związanych ze słońcem. Ja jednak kończę swoje tatuowanie w połowie maja maksymalnie. Tak też w tym roku, chyba 10 maja mam ostatni termin u Asi Zielińskiej i zobaczymy, czy się... Nie pokuszę się dalej. Zastanawiałem się nad może czerwcowym tatuowaniem w Zakopanem na tatuspocie, ale jednak chyba to raczej odpuszczam. I zaczynam znowu tatuowanie wrzesień, październik, bo jednak czerwiec, lipiec, sierpień to chcę poszaleć w słońcu, pokąpać się w wodach, a nie męczyć się z tatuowaniem. Wiem też, że jest grupa ludzi, którzy, tak zwana grupa wakacyjnych, wakacyjne tatuaże pod tym kątem, że przyjeżdżają ludzie z Anglii, z Holandii, z Niemiec, z Belgii, gdziekolwiek i oni przyjeżdżają do Polski, po dobrą jakość, po w miarę w korzystnej cenie tatuaże i tatuują się na wakacje, zjeżdżając w swoje rodzinne strony. I oni przyjeżdżają do Polski powiedzmy na 3 tygodnie, na miesiąc, na 2 tygodnie, robią sobie tatuaż pierwszego, drugiego dnia i później cały ten swój pobyt ten tatuaż goją. I to też trzeba akceptować, to też trzeba szanować. Ja popieram oczywiście każdego rodzaju decyzję, bo sami wiecie, że dużo konwentów tatuaży też jest w tych ciepłych miesiącach, tak? Na początku czerwca mamy krakowską imprezę, na końcu lipca, czyli w połowie lata mamy gdańską imprezę, czy 16 i 17 czerwca mamy tatus pod Zakopanem, gdzie tam będzie mega gorąco. Ale ludzie tam, no, tatuatorzy potrzebują modeli, więc nie ma czegoś takiego, że ludzie się nie decydują latem. Ja jednak proponuję, znaczy inaczej, nie będę proponował nic nikomu, bo zaraz tutaj będą komentarze, że co tutaj w ogóle gadam. Moje zdanie jest takie, inaczej, ja praktykuję tatuowanie maksymalnie do połowy maja, z racji tego, że komfort jest większy. Pamiętam wtedy, jak tatuowałem się chyba w połowie czerwca, w 2008, faktem, że to gdzieś było tutaj, to było chyba nawet, żeby was nie skłamać, był to ten tatuaż, tu ten rybka koi z tymi tutaj dziwnymi kostkami, wiem, że to nie pasuje, ale tatuowałem się wtedy i gojenie było kiepskie. Nawet teraz, widzicie, stojąc chwilę w słońcu, jest teraz godzina chyba 15:30 i już zaczyna się moje czoło pocić. No i czemu mamy zrobić tak? Czemu mamy naszemu pięknemu tatuażowi zadać ten ból, te cierpienie? Zaraz ktoś powie, że ja się nie opalam latem, nie lubię tego, wolę omijać słońce, ale i tak czy tak gdzieś w międzyczasie ta skóra jest narażona. Już chwila, moment i ja tutaj już czuję to słońce, tak? Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jakie są wasze praktyki tatuowania się. Lato, jesień, wiosna, zima. Ja jestem jednak za sezonem jesienno-zimowym. Od września do maksymalnie maja. Jeżeli wam się spodobał materiał mój, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie go. No i to by było tyle. A! I zapomniałem was zaprosić na tatus pod 16-17 czerwca w Zakopanem. Ja tam będę. Także widzimy się, hej!